Mamy taki szereg 3x kwadrat minus 3x do 5 plus 3x do 8 minus 3x do 11 plus 3 kropeczki. Te 3 kropeczki sugerują, że jesteśmy w stanie tutaj odgadnąć regułę, wedle jakiej ten szereg jest zbudowany. No i teraz zachęcam Was, żebyście może spróbowali odgadnąć tę regułę, a może nawet znaleźli sumę tego szeregu. Dobrze, no to teraz spróbujemy wspólnie. Więc tak, no mówiliśmy głównie o szeregach geometrycznych. Wobec tego sprawdźmy, czy nie jest to przypadkiem szereg geometryczny. Czyli co? Żeby przejść od pierwszego wyrazu do drugiego, to trzeba pierwszy pomnożyć przez minus x do, czyli 3x do trzeciej, prawda? No, jak drugi pomnożymy przez minus x do trzeciej, to mamy minus 3, czyli 3x do ósmej. Dobrze, czyli rzeczywiście trzeci otrzymamy, jeżeli pomnożymy drugi przez minus x do trzeciej. Jeżeli trzeci pomnożymy przez minus x do trzeciej, to dostaniemy tak, mi czwarty i tak dalej. Czyli wobec tego jest to szereg geometryczny o ilorazie minus x do trzeciej. Ja może wyciągnę sobie przed ten szereg 3x kwadrat, żeby mi się on zaczynał od jedynki. Jak wyciągnę 3x kwadrat, to mam tak 1 minus x do trzeciej plus x do szóstej minus x do dziewiątej i tak dalej. Czyli możemy zapisać w postaci takiej sumy z użyciem znaku sigma 3x kwadrat suma od n równego 0 do nieskończoności minus x do trzeciej do potęgi n. Czyli to jest szereg geometryczny o ilorazie minus x do trzeciej. Teraz wiemy, że taki szereg jest zbieżny, o ile iloraz, co jest co do modułu, mniejszy od jedynki, czyli warunek jest moduł minus x do trzeciej mniejszy od 1, czyli zbieżny, obszar, przedział może zbieżności. Przedział zbieżności. No ale moduł minus to mogę opuścić, czyli to jest to samo, co po prostu moduł x do trzeciej mniejszy od 1, no zatem x, moduł x mniejszy od 1, czyli przedział zbieżności dostajemy x należy od, może tak, x jest pomiędzy 1 a minus 1. Tak, to jest minus 1. No i teraz wiemy z kolei, jaka jest suma szeregu, prawda? Wiemy, że taka suma takiego szeregu, suma od n równego 0 do nieskończoności q do n tej, to jest 1 przez 1 minus q, prawda? No, dla moduł q, tam gdzie moduł q mniejsze od 1. Czyli mamy tutaj, że to jest 3x kwadrat razy 1 przez 1 plus x do trzeciej. Aha, czyli wykonaliśmy tę sumę, czyli możemy teraz napisać tak. 3x kwadrat przez 1 plus x do trzeciej równa się 3x kwadrat minus 3x do piątej plus 3x do ósmej minus 3x do 11 plus i tak dalej. I to jest dla x-ów od minus 1 do 1. Mamy taką równość. Dobrze, teraz tematem tego filmu, tytułem filmu jest całkowanie szeregu. Wobec tego, no gdzie tu jest całkowanie? Ano, jeżeli popatrzymy sobie na lewą stronę tej równości, to dosyć łatwo możemy tutaj funkcję pierwotną odgadnąć do tej lewej strony. No dlaczego tak jest? Dlatego, że w liczniku jest pochodna mianownika. Aha, czyli wobec tego mogę tutaj napisać coś takiego, czyli mianowicie zauważmy, że jeżeli, może inaczej, mam tak, 3x kwadrat przez 1 plus x do trzeciej, to jest 1 plus x do trzeciej pochodna podzielona przez 1 plus x do trzeciej. Czyli właśnie w liczniku jest pochodna mianownika, no i wtedy jak sobie przypomnimy wzór na pochodną funkcji złożonej, to widzimy, że taka funkcja jest pochodną logarytmu naturalnego mianownika. Tak? Jeżeli licznik jest pochodną mianownika, no dokładnie wartości bezwzględne. Jeżeli policzę, wezmę taką funkcję i ją zróżniczkuję, no to właśnie dostaję tak 1 przez argument logarytmu razy pochodna wewnętrzna 1 plus x do trzeciej, czyli 3x kwadrat. Czyli pochodna lewej strony, funkcja pierwotna do lewej strony, dosyć łatwo się ją tu wylicza.
Zatem stałkujmy obie strony od 0 do t, tylko pamiętając o tym, że t musi być w obszarze zbieżności, żeby miała miejsce ta równość. Czyli t jest pomiędzy 1 a minus 1. Tu mamy 3x kwadrat przez 1 plus x do trzeciej dx równa się całka od 0 do t. No i tu mamy ten nasz szereg. 3x kwadrat minus 3x do piątej plus 3x do 8 minus 3x do 11 plus 3 kropeczki dx. Czyli tak jak mówiłem tutaj już, ta obserwacja, no formalnie jakby ktoś chciał jakoś tak bardziej standardowo postępować, no to mógłby tutaj zrobić podstawienie, prawda? Żeby liczyć funkcję pierwotną do tego, to podstawiamy u równe 1 plus x do trzeciej, wtedy du to jest 3x kwadrat dx, no i wtedy mamy całka funkcja pierwotna do 3x kwadrat przez 1 plus x do trzeciej dx, to jest całka du przez u, czyli to jest właśnie logarytm naturalny moduł u plus stała. Czyli właśnie to jest logarytm naturalny moduł 1 plus x do trzeciej plus c. To jest nasza funkcja pierwotna. Teraz my liczymy to w granicach od 0 do t, to tak stała nam nie gra roli tutaj. Teraz ponieważ t jest pomiędzy minus 1 a 1, to 1 plus t do trzeciej jest, czyli ta funkcja 1 plus x do trzeciej jest stale dodatnia, prawda? Wobec tego modułem się nie musimy kłopotać i lewa strona tego daje nam, no, wartość tej funkcji w zerze, to jest logarytm jedynki, czyli 0, czyli tylko wartość w t, czyli to jest czyli lewa strona to jest logarytm naturalny 1 plus x do trzeciej. No a prawa strona, jak wykonać tę całkę? No, chciałoby się każdy z tych, prawda, łatwo jest dosyć scałkować każdy z tych wyrazów oddzielnie. Czyli stawiamy znak zapytania tutaj i zrobimy tę operację tutaj, przestawimy to sumowanie z całką, a potem się zastanowimy, czy to jest możliwe. Czyli 3x kwadrat dx, potem bym miał minus 3x do piątej dx, potem byłby plus całka od 0 do t z 3x do 8 dx minus i tak dalej. Dobrze, to teraz kontynuuję to liczenie, tak. No, całka z 3x kwadrat, może czyli to będzie 3, całka z funkcja pierwotna do x kwadrat to jest x do trzeciej przez 3 w granicach od 0 do t, czyli co będzie 3t do trzeciej przez 3. Tak, potem jest minus 3, potem mam x do piątej, no. Funkcja pierwotna do x do piątej to jest x do szóstej przez 6, czyli znowuż w zerze jest 0, t do szóstej przez 6. Potem jest plus 3, x do ósmej, no funkcja pierwotna do x do ósmej to jest x do dziewiątej przez 9. Potem jest, przepraszam, nie, to już będzie t, x do dziewiątej przez 9 i potem liczymy w granicach od 0 do t, czyli dostaję t do dziewiątej przez 9. Potem miałem minus 3x do 11, czyli mam minus 3 i potem będzie t do 12 przez 12. I tak dalej. No i widzę, że tak, że tu mi się wiele mi się tu skraca, czyli tak 3, czyli tak jest t do trzeciej minus t do szóstej przez 2, prawda, tu jest 2, plus t do dziewiątej przez 3, minus t do dwunastej przez 4, plus i tak dalej, i może to jeszcze zapiszę, to jest tak, t do trzeciej minus t do trzeciej do kwadratu przez 2, plus t do trzeciej do trzeciej przez 3 i teraz już widać wyraźnie ten wzór, który się tu rysuje, minus t do trzeciej
do czwartej przez 4, no potem będzie plus t do trzeciej do piątej przez 5. Tak, wobec tego dostaliśmy tutaj następującą równość. Logarytm naturalny 1 plus x do trzeciej równa się, no właśnie, t, przepraszam, to powinno być t, tu jest t do trzeciej. No teraz to już wszystko jedno, czy jest t czy x, ale rzeczywiście tutaj powinienem napisać t, prawda, bo to była funkcja pierwotna i jej różnica właśnie w górnej i dolnej granicy całkowania. To jest tak, t do trzeciej minus t do trzeciej do kwadratu przez 2 plus t do trzeciej przez 3 i tak dalej. I teraz mogę to zapisać w postaci takiej, że to jest suma. No widzę, że tak, że jest t do trzeciej do kolejnych potęg będzie, t do trzeciej do potęgi n tej przez n wygląda od n równego 1 do nieskończoności. No i jeszcze muszę wziąć pod uwagę te plus minus, no to jest minus 1, prawda, jest na zmianę są znaki, czyli jest minus 1 do kolejnej potęgi, ale zaczyna się od dodatniej, czyli minus 1 do n plus 1. O, otrzymaliśmy następujący wzór, rozwinięcie funkcji logarytm, aha, i wszystko jest oczywiście dla moduł t mniejszego od 1. No wtedy tutaj na pewno w argumencie logarytmu nie trafimy na 0, więc lewa strona ma sens. Prawa strona, no, nie jest do końca jasne, czy ten szereg potęgowy jest zbieżny, prawda? Myśmy tu nie mówili o kryteriach zbieżności szeregu potęgowego. To nie jest szereg geometryczny, to jest taki bardziej ogólny szereg potęgowy. No i dostaliśmy pewną równość pomiędzy funkcją z jednej strony znaną, a z drugiej strony takim szeregiem potęgowym. No i pytanie, czy ta równość jest prawdziwa? Czy ta równość jest prawdziwa? Na przykład, czy ten szereg potęgowy po prawej jest zbieżny w tym przedziale, czy nie? No i o tym może będzie kiedy indziej, jeżeli będziemy mówili o kryteriach zbieżności szeregów potęgowych. No ale teraz jeszcze, czy ta operacja była dopuszczalna? Czyli co, myśmy mieli pewien szereg i myśmy zamiast całkować, prawda, sumę tego szeregu, to myśmy najpierw całkowali każdy wyraz, a potem policzyli sumę. No i pytanie, czy to jest uprawnione? No, czasem tak można robić, czasem nie, ale w przypadku szeregów potęgowych można i chciałem zakończyć tutaj takim twierdzeniem, powiedzmy. To twierdzenie mówi, że wewnątrz przedziału zbieżności można całkować szereg potęgowy wyraz po wyrazie. Czyli co to znaczy? To znaczy, że tak, mam zbieżny szereg potęgowy, on mi definiuje pewną funkcję f od x, no i właśnie tu jest jego promień zbieżności, czy też przedział zbieżności od minus r do r. Mam dwie liczby, które są wewnątrz przedziału zbieżności i wobec tego całka od a do b z tej funkcji, czyli całka z tego szeregu, to mogę zrobić tak, że każdy z tych wyrazów tego szeregu całkuje oddzielnie. I tu już mam szereg liczbowy. No i ten szereg liczbowy jest zbieżny i właśnie jego suma to jest całka z tej funkcji granicznej, którą ten szereg definiował. No i taka operacja została dokonana tutaj. Prawda? O, tutaj została dokonana taka operacja. Zero jest wewnątrz przedziału zbieżności, no bo czyli dolna granica jest i górna granica założyliśmy tutaj, że t jest pomiędzy minus 1 a 1, że t też jest wewnątrz przedziału zbieżności. I wtedy mogę zastąpić całkowanie tego szeregu przez całkowanie każdego wyrazu oddzielnie, obliczenie tej całki dla każdego oddzielnie wyrazu i następnie wysumowanie tego szeregu. To znaczy ta równość będzie prawdziwa, prawda? Że ta równość całek będzie, prawda? To jest równość, która jest oczywista, natomiast tutaj przejście odtąd dotąd nie jest takie oczywiste, bo myśmy zamienili kolejność sumowania i całkowania, prawda? Tutaj mówimy, ten napis mówi, że najpierw znajdź sumę tego szeregu dla każdego x, a potem wykonaj tę całkę. A tutaj mówimy, że możemy tę całkę wykonać sobie dla każdego z tego wyrazu, tego szeregu, obliczyć tę całkę i wysumować następnie to, co wychodzi. I tak można robić dla szeregów potęgowych, o ile jesteśmy wewnątrz tego przedziału zbieżności, czyli mogę zmazać ten znak zapytania.